Strzała Tuolo, witam serdecznie wszystkich widzów Kolby. Dzisiaj zagłębimy się w najnowszą technologię dostępną dla każdego strzelca, czyli termowizję. Konkretnie opowiem Wam o celowniku Thunder. Jest to model TQ50 w wersji 2.0. Zobaczymy, jakimi parametrami dysponuje i jak to się przekłada na identyfikację celu i też generalnie wykrycie celu, ponieważ to są dwa parametry. Sprawdzimy, czy nadaje się do działań wojskowych, taktycznych, czy też tylko dla myśliwych. Zaczynamy i zapraszam do oglądania. Te najnowsze urządzenia termowizyjne, w przeciwieństwie do noktowizyjnych, są dostępne dla każdego strzelca, są jakby uwolnione na rynek. O co mi chodzi? W momencie, kiedy pojawia się najnowsza technologia termowizyjna, wchodzi od razu na półki cenowe. Natomiast noktowizyjna jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla wojska. Jak zapewne wiecie, urządzenia termowizyjne dzielą się na kilka rodzajów. Mamy nasadki, celowniki, lornetki, też takie monokulary, właściwie kamery. Ja dzisiaj chciałem Wam przedstawić najnowszy celownik termowizyjny. Jest to właśnie Thunder TQ50 w wersji 2.0. 2.0 chodzi o to, że pierwsza wersja nie miała takich fajnych feature'ów, jak ma właśnie ta wersja 2.0. Między innymi chodzi o szybką regulację ostrości, która dostępna jest w tym oto miejscu. Jest po prostu dużo bardziej wygodna niż w poprzedniej wersji. Tutaj mamy regulację tak zwanej diotrii, dostosowania do oka, tak bym to nazwał. Natomiast tutaj mamy szybką regulację tej paralaksy. Nie wiem, czy w termowizji to też się nazywa paralaksa. Natomiast ostrość regulujemy tutaj bardzo szybko i wygodnie. Sprawdzone, przetestowane, ponieważ miałem okazję trochę się tym bawić, także wiem, o czym mówię. Parę słów o montażu, ponieważ mamy tutaj dwa rodzaje montażu. To chodzi o tą, generalnie o tą szynę. Montaż szybki, w momencie, kiedy zakładamy, zaciskamy, możemy go szybko wyjąć i na przykład założyć na inny karabin i to zero nasze, które sobie ustawiliśmy, trzyma się. Albo taki montaż, który akurat jest w tym zestawie, jest to montaż jakby na stałe, to znaczy mamy śruby, przykręcimy, no i wtedy, żeby go odkręcić, musimy mieć jakieś narzędzie. W tamtym zestawie szybkim wystarczyło, nie musieliśmy mieć żadnych narzędzi, wystarczyło po prostu dwa kliki zrobić i wyciągamy. No tutaj potrzebujemy mieć jakiegoś imbuska, który pozwoli nam to odkręcić. Ten celownik przychodzi generalnie w fajnym zestawie, ponieważ oprócz samego celownika mamy drugą baterię litowo-jonową, oczywiście kabelek, fajny pokrowiec, jakieś szmatki i tak dalej, więc cały zestaw też fajnie się prezentuje. Jeśli chodzi o te baterie, to tutaj też zmienili, ponieważ wcześniej to były takie normalne baterie typu paluszki, tylko te grube. One nie wytrzymywały tak długo, a tutaj mamy taką stałą baterię litowo-jonową, jak na przykład do aparatów, do lustrzanek. I ta bateria jest w stanie zasilić przez 6,5 godziny ciągłego działania taki noktowizor. To jest bardzo dużo. Jak mamy dwie, to mamy 13 godzin tak naprawdę użytkowania. I to mówię w momencie, kiedy użytkujemy cały czas jest włączony. Oczywiście to wszystko zależy od pogody, od temperatury na zewnątrz. Jeśli jest niska, to wtedy będzie trochę mniej. Natomiast 6,5 godziny, czyli razem 13 godzin, to naprawdę daje nam duże możliwości. Na łowisku praktycznie cały dzień jesteśmy w stanie spędzić i obserwować takim noktowizorem otoczenie. Ja nie jestem myśliwym, zresztą wiecie, bo nie oglądacie mnie po raz pierwszy. Bardziej interesuję się takim strzelstwem taktycznym, wojskowym. Dlatego właśnie dzisiaj założyłem ten termowizor na mój karabinek AR-15 i dodatkowo mam osłonę na tłumik, osłonę termiczną, ponieważ akurat tutaj będzie miało to znaczenie, spróbuję Wam pokazać w ogóle, jak działa taka osłona termiczna. Chodzi o to, że w termowizji, jak wiemy, ciała ciepłe nagrzewają się i są dużo lepiej widoczne od otoczenia. Więc jeśli taki strzelec, powiedzmy żołnierz, strzela z tłumikiem, tłumik się szybko nagrzewa, od razu jest widoczny tak jak taka żarówka, dosłownie na tle i wiadomo, gdzie strzelać. Natomiast jeśli jest taka osłona termiczna, no to wtedy teoretycznie powinien być mniej wykrywalny, tak to powiem, mniej wykrywalny. A jak to będzie w praktyce? Zobaczymy. Odkręcę sobie ten tłumik, zostawię go gdzieś jak postrzelamy oczywiście i zobaczymy, jak to wygląda właśnie w termowizji, jak to się nagrzewa i czy faktycznie jest jakaś różnica. Jeśli takie urządzenia dedykowane są do użytkowania na broni często myśliwskiej, która ma spory odrzut i dużą energię strzału, no to muszą być wytrzymałe. No i jak najbardziej taki
termowizor wytrzymuje strzały na broni, która generuje nawet 6000 dżuli. Więc to jest bardzo dużo, to jest bardzo duży nabój, bardzo energetyczny, więc akurat o wytrzymałość nie musimy się martwić. On jest wykonany ze stopu aluminium, bardzo wytrzymałego i naprawdę ta budowa jest taka zwarta i pewna. Po prostu to widać, że to jest dobrej jakości sprzęt. Nie tani, ale naprawdę dobry. Jeśli chodzi o wytrzymałość na warunki atmosferyczne, przede wszystkim deszcz, to tutaj też jest bardzo dobrze. Jakiś czas temu robiliśmy film z Laskiem, z Tomkiem Laskowskim i też używaliśmy tego termowizora. Wtedy po prostu lało jak z cebra. I nie oszczędzaliśmy go, po prostu cały czas strzelaliśmy w tym deszczu, nic się nie stało. Tam tutaj mamy poziom wodoodporności na poziomie IP67, czyli naprawdę taki ulewny deszcz nie jest straszny takiemu urządzeniu. No jednak nie oszukujmy się, jak płacimy taką kasę za termowizję, to przede wszystkim oczekujemy dobrej jakości obrazu. I tutaj jest bardzo dobrze. On ma bardzo dobre parametry. Ja oczywiście powiem Wam o tych parametrach, ale nie chciałbym Was za bardzo zanudzać, bo to wszystko możecie sobie znaleźć w karcie produktu, ale jeśli chodzi o właśnie o te parametry, to jest tak. Mamy tutaj taki naprawdę czuły sensor o rozdzielczości 640x512 pikseli i czułości poniżej 20 mikronów MK. Jest też wysokiej jakości wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1024x768 pikseli. Generalnie większość termowizorów posiada 4 tryby wyświetlania obrazu. I tutaj tak samo mamy White Hot, Black Hot, Red Hot i Fusion. Ludzie, którzy interesują się termowizją, wiedzą o co chodzi i nie muszę tutaj nic więcej tłumaczyć. Jest też wbudowany dalmierz. No tutaj jest akurat bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o dalmierz, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie oddać precyzyjny strzał na większą odległość. Ja wiem, że w Polsce polowanie na jakąś tam poniżej jakiejś tam odległości jest zakazane, ale dobrze, że taki dalmierz jest. Przestrzeliwujemy sobie pewnie na 100 metrów, ale jeśli byśmy na przykład chcieli na 200, no to wtedy jakiś tam opad będzie. Tutaj dalmierzem jesteśmy w stanie idealnie sprawdzić, jaką odległość mamy do zwierzyny, czy do naszego innego celu i oddać celny strzał. Jak celownik termowizyjny to oczywiście siatka. I do wyboru mamy kilka różnego rodzaju siatek, także kolor można zmienić tej siatki. Naprawdę ustawień jest tam sporo, można się trochę pobawić. No i kilka takich mega fajnych featuresów, które mi się bardzo podobają, to jest nagrywanie. Tutaj też możemy nagrywać wszystko, co tak naprawdę sobie zechcemy, oczywiście robić zdjęcia, ale dodatkowo jest taka funkcja, która pozwala na nagrywanie tylko w momencie, kiedy oddajemy strzał. To znaczy, termowizor wykrywa strzał, tak naprawdę to takie mocne szarpnięcie i on wtedy dopiero zaczyna nagrywać. I to jest bardzo fajna opcja, ponieważ no nie musimy za każdym razem pamiętać, żeby włączyć i wyłączyć ten termowizor, tylko on się jakby sam włącza i rejestruje nam sam ten moment strzału i uderzenia w cel. Zmianie uległa również częstotliwość odświeżania urządzenia, a to jest też bardzo istotny parametr. Tutaj mamy podniesienie do 50 Hz. Gwarantuje to teraz niezwykle wysoką płynność, a co za tym idzie komfort obserwacji. I teraz to, co jest bardzo istotne, czyli jakby zasięg detekcji i zasięg identyfikacji, bo to są jakby dwie rzeczy. Zasięg detekcji jest podawany 2600 metrów, bardzo, bardzo duży, ale to oczywiście zależy od wielkości obserwowanego przedmiotu. Ja obserwowałem sarny na odległości 1000 metrów, 960 metrów to było dokładnie, i byłem w stanie dokładnie zidentyfikować cel, to znaczy wiedziałem, że to jest sarna. Na większych odległościach jesteśmy w stanie sprawdzić większe przedmioty, cele, a na mniejszych jakieś tam mniejsze. Jeśli chodzi o noktowizję, która też dostępna jest przez Higmicro i też wysokiej klasy jest to noktowizja i też sporo tańsza od termowizji, to noktowizja daje nam lepszą identyfikację, ponieważ rozdzielczość obserwacji jest dużo większa. Natomiast detekcja, czyli jakby wykrycie celu, zdecydowanie lepsze jest na termowizji. Wiecie, technologia idzie bardzo do przodu, smartfony są z nami przez cały czas, więc Higmicro wpadło na pomysł, żeby zrobić taką opcję, jak ta się nazywa Stream, czyli to, co widzimy w termowizji, możemy też zobaczyć na telefonie i udostępnić ten obraz na przykład kolegom, którzy sobie w domu siedzą, piją ciepłą kawkę, a na przykład my sobie polujemy. To jest mega fajna opcja i to jest też dostępne właśnie w tym Thunderze. Myśliwych chyba nie muszę zachęcać do tego, żeby kupili sobie taki sprzęt. Natomiast jeśli chodzi o takie działania patrolowe, bojowe, generalnie taktyczne, no to tutaj już musicie sobie sami ocenić, czy taki sprzęt będzie dla Was pomocny. No, wiemy dokładnie, jeśli oglądacie jakieś filmy z naszej wschodniej granicy, z wojny, która tam się toczy, że sprzęt termowizyjny jest generalnie cały czas używany na tej wojnie i sprawdza się bardzo dobrze, więc czy to jest sprzęt powiedzmy dla rynku myśliwskiego, rynku cywilnego, czy dla rynku
wojskowego, nie ma jakiegoś takiego wielkiego znaczenia. Jeśli jesteśmy w stanie zidentyfikować cel, na początku go wykryć, później zidentyfikować, ocenić ten cel i oddać celny strzał, to znaczy, że taka termowizja się po prostu sprawdza. Okej, nagrywamy. No i postrzelamy trochę. Mega widać, słuchajcie. Mega fajnie widać teraz to na tym termowizorze blachy, które zostały obstrzelone. Ja podejdę sobie troszeczkę bliżej. Będziecie to widzieć dokładnie. O tak, tutaj i tutaj. Mamy tłumik w tym momencie z pokrowcem termowizyjnym. Tutaj mamy... Adik, pokaż się na tle tego tłumika. Ciebie widać, ale tłumik się świeci jak nie wiem. Zmieniam na inny kolor. Także zobaczcie, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Nawet ten termiczny pokrowiec nie daje rady i powoduje, że cały tłumik się świeci, ponieważ jest bardzo, bardzo gorący. Gdybyśmy go chwycili gołą ręką, to na 100% się oparzymy. Teraz zobaczcie, będziemy na 50 metrach. Tłumik powoli stygnie, ale i tak go, zobaczcie, jak go bardzo dobrze widać. Pójdziemy sobie dalej, pójdziemy na 100 metrów. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jak doskonale widoczny jest tłumik na tle tego całego otoczenia, całego kulochwytu. Świeci się dosłownie jak jarzeniówka. Ja sobie tutaj trochę powiększę. Mamy żołnierza, który strzelał wcześniej. To osoba wyposażona w taki termowizor jest go w stanie idealnie szybko zidentyfikować. Nieważne, jak ciemno będzie na zewnątrz, ponieważ to nie ma żadnego znaczenia. Pójdziemy sobie jeszcze dalej. Ok, jesteśmy na 150 metrach. No i zobaczcie, ja sobie teraz nawet zmniejszę to powiększenie. Więc tak, mamy cały kulochwyt i jedyny charakterystyczny punkt to jest właśnie ten świecący element w tamtym miejscu, czyli nasz tłumik. Jeszcze zmienię sobie parametry wyświetlenia. Na Fusion też doskonale widoczne. Takim klasycznym białym, powiększę, zobaczcie. No to co, wystarczy chyba, wiecie, o co chodzi, wyłączam nagrywanie. No mega sprawa, powiem wam, naprawdę robi to niezłą robotę. Gdybym mieć tylko trochę kasy i można było sobie coś takiego kupić, to byłaby rewelacja, ponieważ no nie jest to tani sprzęt, ale jest zdecydowanie godny tych pieniędzy. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trochę wam o tej termowizji opowiedziałem, zachęciłem. Dajcie w komentarzach znać, czy właśnie zachęciłem. A ja będę się żegnał i dzięki. Do następnego odcinka.